Cześć, dzień dobry, nazywam się Tomasz Sikora, jestem wrocławianinem, który chce wymienić piec i z tego powodu spotykamy się tutaj w poniedziałki i środy, bo wielu wrocławian chce i musi swoje piece wymienić. Niektórzy robią to samemu, inni liczą na firmy, które wszystko za nich zrobią. Właśnie o tym dziś w programie. A dziś moim gościem jest pani mecenas Marta Lachowicz-Serera. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani mecenas, zaprosiliśmy tutaj panią, bo chcielibyśmy zapytać o te firmy, które nam pomagają. Pomagają wrocławianom w wymianie pieca. Są takie firmy, można się do nich zgłosić i oni zrobią za nas wszystko, a my tylko czekamy, aż nowy piec pojawi się w domu. Pani mecenas, na co powinniśmy szczególnie uważać, kiedy zawieramy umowę z taką firmą, która mówi, zrobimy wszystko za ciebie, nie przejmuj się. To przede wszystkim to jest termin. Ze względu na równolegle zawieraną lub wcześniej zawieraną umowę dotacyjną z Urzędem Miasta, w której ten termin wykonania całej instalacji i rozliczenia się z dotacji jest wyraźnie określony. Więc przede wszystkim w pierwszej kolejności trzeba zadbać, aby w tej umowie z wykonawcą termin wykonania, termin wymiany pieca był skorelowany z terminem obowiązującym na podstawie umowy zawartej z Urzędem Miasta. Ale to jest tak, że my najpierw musimy zawrzeć umowę z Urzędem Miasta, a potem z tą firmą, czy możemy zawrzeć umowę z firmą, a ona w naszym imieniu? Jeśli najpierw jest zawarta umowa dotacyjna, no to mamy już pewne dane, które, czy parametry techniczne, które będą mogły być później zawarte, czy powielone w umowie z wykonawcą. No jest to pewnego rodzaju ułatwienie o tyle, że wykonawca wie, no, co ma wykonać i można to wtedy jednoznacznie w umowie określić. Ale są też takie firmy, które mówią, zgłoś się do nas i w ogóle nie będziesz musiał mieć nic wspólnego z Urzędem Miasta, z kominiarzem, z inżynierem. Zrobimy wszystko za ciebie. To kiedy taką umowę podpisać? No, podpisanie takiej umowy może być dla mieszkańca, który chce wymienić piec, rzeczywiście korzystne, dlatego że zdejmuje z niego ciężar obowiązków dopełnienia szeregu różnego rodzaju formalności w urzędach, przed organami administracyjnymi i no, taka forma umowy nie jest wykluczona. Mhm. Czy trzeba płacić zaliczkę? Jak to wygląda z finansowego punktu widzenia? No, zaliczki nie trzeba płacić, no ale najczęściej wykonawca domaga się, aby jednak została ona zapłacona. Podpisujemy umowę i o nic się nie martwimy. Czy może jednak powinniśmy się na przykład pomartwić, co w tej umowie jest? Jak szczegółowy powinien być na przykład kosztorys wewnątrz umowy? Oczywiście, tak jak każdą inną umowę, również i tą należy wcześniej uważnie przeczytać, nie spieszyć się z podpisaniem umowy, zwłaszcza gdyby do jej zawierania miało dojść nie w lokalu wykonawcy, czyli przedsiębiorcy prowadzącego swoją działalność gospodarczą, ale na przykład w domu u mieszkańca. To ma znaczenie? Ma to znaczenie, dlatego że zawieranie umów w domach u mieszkańców są to umowy zwane umowami zawieranymi poza lokalem przedsiębiorstwa. Są one objęte szczególną ochroną prawną właśnie z tego względu, że podpisywanie umów w domu no, może stwarzać pewnego rodzaju sytuację, no powiedzmy, przymusu. Chcę, żeby ten człowiek już poszedł, tam ziemniaki mi się zaraz wygotują. Trzeba być szczególnie ostrożnym, dlatego że no, nie znamy człowieka, z którym rozmawiamy, nie wiemy, kim on jest. Dlatego no, odradzałabym tutaj podpisywanie umowy pod chwilą impulsu, tudzież pod wpływem no, jakby namawiania przez wykonawcę, no, oferowania rabatów, które obowiązują tylko do końca dnia, czy tego rodzaju sytuacji. Od razu to jest podejrzane, jak ktoś mówi, że ta oferta obowiązuje jeszcze 2 godziny, bo potem... No, oczywiście może to budzić podejrzenia. Rozumiem, że nie ma problemu, żebyśmy poprosili taką firmę, żeby zostawiła nam wszystkie niezbędne do podpisania dokumenty i przyszła jutro, pojutrze albo za tydzień. Nie ma żadnego problemu. Gdyby wykonawca nie chciał tego zrobić, to również powinno budzić nasze podejrzenia. A gdy już mamy ten dokument w domu, to z kim się skonsultować? No, można pójść do sąsiada, ale wyobrażam sobie, że można poszukać też bardziej merytorycznej pomocy.
No, oczywiście z takim dokumentem należałoby się udać do prawnika prowadzącego kancelarię, do adwokata, do radcy prawnego. W sytuacji, gdy kogoś nie stać na zapłacenie za udzielenie porady prawnej w takiej sprawie, może skontaktować się z Urzędem Miasta, który organizuje prowadzenie dyżurów prawniczych, podczas których prawnicy, adwokaci, radcowie prawni udzielają porad prawnych zupełnie za darmo. Tu na dole od razu widzicie numer telefonu, gdzie zadzwonić, z kim się skontaktować, żeby dostać się do takiego darmowego prawnika albo otrzymać po prostu darmową poradę prawną. Pani mecenas, wróćmy do tego kosztorysu. Jak bardzo szczegółowa powinna być umowa? Nie muszą być wymienione wszystkie prace, jakie będą konieczne do wykonania. Niemniej jednak ważne jest, żeby ten zakres prac był w miarę dokładnie określony, zrozumiale i jednoznacznie, dlatego że powinien on być dostosowany również do tej umowy dotacyjnej, jeśli mamy już ją zawartą z Urzędem Miasta. I rozumiem, że to też można sprawdzić, żeby nie było tak, że my podpisaliśmy umowę z firmą, która nam wszystko wykona, a na końcu nie dostaniemy dotacji albo firma zażąda od nas zapłaty, plus jeszcze, żebyśmy się zgłosili po dotacji. Rozumiem, że możliwości jest wiele. No tutaj takim mechanizmem zabezpieczającym mieszkańca przed nadużyciem ze strony wykonawcy ewentualnym jest ustalenie z nim w umowie, czyli na piśmie, że zapłata za wykonanie usługi nastąpi dopiero po rozliczeniu dotacji przez Urząd Miasta. Może to być w takiej formie nawet, że mieszkaniec, czyli inaczej mówiąc, zlecający wskazuje w Urzędzie Miasta rachunek bankowy wykonawcy, na który Urząd Miasta powinien przelać określoną kwotę dotacji. No i wtedy faktycznie nic nas, jako w tych wymieniających piec, nie obchodzi, bo jakby nawet niemal bezgotówkowo się całość odbywa. Niemal tak, z tym, że często domagają się zaliczki. No, nie powinno to budzić podejrzeń, jest to zrozumiałe. Ta zaliczka jak wysoka powinna być? Albo nie powinna być? No, zwyczajowo zaliczka wynosi do 30% wartości umowy. Jeśli przekracza te 30%, no, oceniłabym ją jako zbyt wysoką. Mhm. Nie chcemy się zajmować procesem wymiany pieca, zlecić to firmie, to warto wziąć umowę i pójść do prawnika, żeby z prawnikiem sprawdzić to, co jest tutaj wpisane, żeby prawnik choćby skorzystać z takiej darmowej porady prawnej w magistracie, żeby prawnik sprawdził, czy nie ma tutaj niedozwolonych paragrafów, nie ma kruczków prawnych i dopiero z taką umową wrócić do wykonawcy albo zaprosić go do siebie. Mam gotową umowę, mogę to podpisać. Tak, oczywiście. Mhm. A jeśli z jakichś powodów muszę zrezygnować z usług firmy, to czy mogę taką umowę przerwać, zawiesić, złamać? Jak to wygląda? To zależy od tego, gdzie taka umowa jest podpisywana. Tak jak mówiłam wcześniej, jeśli jest ona podpisywana poza lokalem przedsiębiorstwa, czyli na przykład w domu, to podpisujący umowę ma prawo odstąpienia od niej bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od podpisania umowy. To tak jak zakupy w internecie. Tak, bo to jest również sprzedaż na odległość. W takiej sytuacji należy sporządzić oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie i to oświadczenie dostarczyć wykonawcy. Najlepiej wysłać je pocztą, listem poleconym. Niektórzy wykonawcy prowadzący przedsiębiorstwo udostępniają możliwość składania tego typu oświadczeń za pomocą na przykład strony internetowej. Jeśli to jest umowa podpisywana w domu, to dodatkowo wykonawca powinien do umowy załączyć wzór takiego oświadczenia o odstąpieniu, co ułatwia podjęcie określonych czynności. To jest popularna praktyka, że mamy też w razie czego taki wzór odstąpienia od umowy? Przepisy nakazują taki wzór do umowy wręcz dołączyć, no, natomiast kwestia przestrzegania tych przepisów wygląda różnie. Mhm. A co jeśli firma nie zgadza się na zmianę zapisów albo na rozwiązanie umowy? Jeśli firma nie zgadza się na negocjacje zapisów umowy, no pozostaje nam poszukać innego wykonawcy. Jeśli firma nie zgadza się na rozwiązanie umowy, to jest już inny problem. Może tak, sposób rozwiązania umowy może być w umowie określony. Może tam być napisane, że umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie, na zasadzie w drodze porozumienia stron, bez żadnych konsekwencji finansowej dla żadnej ze stron.
Jeśli takiego zapisu w umowie nie ma, no zrezygnować z umowy można będzie tylko w określonych sytuacjach. I taką sytuacją jest sytuacja, w której wykonawca wykonuje umowę nienależycie, w sposób wadliwy, wówczas należy go wezwać do zmiany sposobu wykonywania umowy, a po upływie wyznaczonego dodatkowego terminu zamawiający może od takiej umowy odstąpić. A drugim takim przypadkiem jest to, kiedy wykonawca opóźnia się, czyli nie dotrzymuje terminu wykonania umowy. Jeśli opóźnia się tak dalece, że nie jest możliwe, aby wykonać tę umowę w umówionym terminie, możemy od takiej umowy odstąpić nawet bez wyznaczania dodatkowego terminu. Okej. W tej umowie, ponieważ chcemy, żeby wykonawca zrobił wszystko za nas, jest udzielane pełnomocnictwo firmie, żeby ona w naszym imieniu wystarała się o pieniądze, zrobiła to czy tamto. Czy może się zdarzyć tak, że ona dzięki temu naszemu pełnomocnictwu na przykład zrobi nam krzywdę, wymelduje nas z mieszkania? Tak, trzeba zadbać o to, aby pełnomocnictwo nie było zbyt szerokie, aby to nie było pełnomocnictwo do dokonywania w naszym imieniu wszelkich czynności prawnych przed organami. Powinno to być pełnomocnictwo rodzajowe do zastępowania w postępowaniu związanym właśnie ściśle konkretnie z wymianą pieca. Wówczas nie ma ryzyka, że na podstawie tego pełnomocnictwa wykonawca dokona jeszcze jakichś innych czynności z przekroczeniem umocowania wynikającego z pełnomocnictwa. Jakie jeszcze zapisy powinny wzbudzić naszą czujność? No, należy unikać zapisów pozwalających wykonawcy na jednostronną zmianę umowy. Na przykład, zwłaszcza jeśli chodzi o ten termin, który, jak mówiłam, jest bardzo ważny w tego typu umowach. Budzące wątpliwości są zapisy, które uprawniają jedynie wykonawcę do naliczenia kar umownych. No, nie należy akceptować zapisów, które wyłączają prawo zamawiającego do odstąpienia od umowy. No i oczywiście takim zapisem na pewno niekorzystnym dla mieszkańca byłby zapis uprawniający wykonawcę do podwyższenia wynagrodzenia. A co w sytuacji, gdy podpisaliśmy umowę i nie dzieje się nic? Miesiąc mija, drugi, trzeci, 3 miesiące minęły, wykonawcy dalej u nas nie ma, nie robi. Czy my coś możemy zrobić, żeby go zmusić, by w końcu przyszedł i u nas zaczął robić, pracować, a nie wymieniał nam pieca w grudniu na przykład? Po pierwsze, taka sytuacja, tak jak mówiłam wcześniej, uprawnia do odstąpienia od umowy w tym celu, aby mieć czas na znalezienie innego wykonawcy, który wykona usługę w terminie. Jeśli zamawiający nie decyduje się na odstąpienie od umowy, a jedynie chce zmobilizować wykonawcę do przystąpienia do wykonywania robót, no takim instrumentem mobilizującym jest oczywiście wezwanie do przystąpienia do wykonywania umowy pod rygorem odstąpienia od niej. Często w umowie znajdują się zapisy o uprawnieniu dla zamawiającego naliczenia kar umownych za opóźnienie wykonawcy w przystąpieniu do wykonywania umowy bądź dalej w wykonywaniu tej umowy w określonej wysokości, często naliczanej za każdy dzień opóźnienia. Jeżeli napiszemy takie wezwanie z powołaniem się na naliczenie kar umownych, może to być mobilizujące dla strony, z którą zawarliśmy umowę. Tylko powinno to wcześniej być wpisane w umowie, że kary umowne mogą się pojawić. Tak, powinny one być wpisane, tak. I to na przykład jest coś, co moglibyśmy dopisać do umowy, gdyby się okazało, że to, co przyniósł nam wykonawca, takiego paragrafu nie zawiera. Tak, jest to jedna z tych rzeczy. Okej. Mówiliśmy o tym, jak powinna być szczegółowa ta umowa, a czy mogę się domagać określonych rzeczy, na przykład kosztorysu albo rachunków na piec, który został tutaj u mnie zamontowany, albo na rury, które gdzieś tam zostały umieszczone. Mogę tego żądać od wykonawcy? Tak, można tego żądać i w tego typu umowach zalecane jest, aby te dokumenty były. Darmowe porady prawne, coś takiego oferuje wrocławski magistrat. Można też pójść do prawnika, bo zależy nam na przykład na czasie. Być może kolejki są dość znaczne, albo chcemy, żeby prawnik przyjechał do nas. Drogie to jest? Stawki określają indywidualnie kancelarie. No, oceniłabym, że koszt takiej jednorazowej porady prawnej związanej z tego rodzaju umową, to byłoby w granicach 200-300 zł.
Jeszcze myślę o tym pełnomocnictwie, o którym wspominaliśmy, bo my udzielamy pełnomocnictwa firmie, żeby w naszym imieniu przeprowadziła te różne procedury. A czy my możemy ustanowić pełnomocnika, żeby w naszym imieniu w ogóle się zajął współpracą z tą firmą, sprawdzał to, co ona robi, no i potem się z nią rozliczał? No, wyobrażam sobie sytuację, gdy nie jesteśmy specjalnie biegli w prawie albo z innych powodów potrzebujemy kogoś, kto by nas sensownie reprezentował. Tak, można ustanowić takiego pełnomocnika, który w naszym imieniu będzie zajmował się wszystkimi sprawami, w tym bezpośrednio z wykonawcą dotyczącymi wymiany pieca. To może być zwykła osoba, ktoś z naszej rodziny, ktoś z otoczenia. Marta Lachowicz-Sereda, mecenas, wrocławska adwokat, dziś moim gościem. I pytania od Państwa, one płyną, super, że płyną. W każdy poniedziałek i środę spotykamy się tutaj. No a pytanie rzeczywiście takie dotyczące prawa brzmi: w programach dotacyjnych wymagane jest, aby status prawny lokalu był uregulowany. Tymczasem myśmy odziedziczyli mieszkanie po babci, chcemy to wyremontować, ale kwestia spadkowa. Częścią spadku jest współwłasność mojego mieszkania, tego odziedziczonego. Co zrobić, żeby przyspieszyć ten proces? Rozumiem, że problemem jest to, że jest kilku spadkobierców, jedna osoba w nim mieszka, no ale te czynności związane z uznaniem spadku, przyznaniem spadku, to czasem potrafi trwać wiele lat. Można to jakoś przyspieszyć, ominąć? Postępowanie spadkowe prowadzone jest albo przed sądem, wtedy rzeczywiście może ono trwać dosyć długo. Szybszym sposobem byłoby uregulowanie spraw spadkowych u notariusza. Notariusz jest uprawniony do sporządzenia poświadczenia dziedziczenia. Jest to jednorazowa wizyta u notariusza, a więc będzie to szybkie załatwienie sprawy, jednak warunkiem jest to, aby stawili się wszyscy spadkobiercy, co nie zawsze jest możliwe. W sytuacjach, w których nie jest to możliwe, pozostaje... Bo wujek Franek mieszka w Stanach na przykład. Tak, w sytuacjach, w których nie jest to możliwe, pozostaje uregulowanie tej sprawy przed sądem. Mhm. A rozumiem, że nie da się skorzystać z programu dotacyjnego, jeśli ta sytuacja prawna mieszkania nie jest uregulowana. To zależy wszyscy muszą chcieć, nie, że tylko ja chcę, a wujek Franek się nie wypowiedzia w tej sprawie. Czy to są wymagania podmiotów udzielających dotacji? Nie jest warunkiem koniecznym przeprowadzenie postępowania spadkowego do zawarcia umowy dotacyjnej. No, jest to natomiast rzecz i warunek leżący po stronie Urzędu Miasta czy po stronie innego podmiotu udzielającego dotacji. Także jeśli taki jest warunek, no ciężko go ominąć. Pan Marek pyta. Sporo było dzisiaj mowy o różnego rodzaju zapisach niedozwolonych w umowie, ale co umowa powinna zawierać? W sumie sensowne pytanie. Umowa na pewno powinna zawierać oznaczenie stron z podaniem imienia, nazwiska, nazwy przedsiębiorcy, miejsca prowadzenia przez niego działalności gospodarczej. Powinna zawierać miejsce wykonania tej umowy, czyli określenie mieszkania, w którym ma się odbywać montaż pieca, a także podstawowe obowiązki wykonawcy, czyli przedmiot umowy, który tak naprawdę jest w tej umowie najważniejszy. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. W każdy poniedziałek i w środę po 18:00. Zapraszamy wspólnie razem. Wymieniamy piec we Wrocławiu.